Maszyna szyfrująca Enigma była nazywana największą tajemnicą po bombie atomowej. Jej niezwykła konstrukcja była ogromną zagadką dla wielu kryptoanalityków. Film Gra Tajemnic pokazuje historię Alana Turinga, angielskiego matematyka, będącego jednym z tych, którzy rozpracowali Enigmę. Od momentu, w którym usłyszałem o filmie, zastanawiałem się, czy i jak został pokazany wkład polskich kryptologów w rozszyfrowaniu urządzenia. Zapraszam. Jedną z pierwszych filmowych scen jest rozmowa Alana Turinga z Alastairem Denningtonem, szefem brytyjskich kryptoanalityków, który mówiąc o Enigmie powiedział: "No, Enigma isn't difficult, it's impossible. The Americans, the Russians, the French, the Germans, everyone thinks Enigma is unbreakable." Jako że wydarzenia rozpoczynają się w 1939, to stwierdzenie o niezłomności Enigmy jest błędne. Polscy kryptolodzy, czyli Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki, już w 1932 roku odczytali niemieckie zaszyfrowane depesze. Denningston powinien to wiedzieć, gdyż uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli sztabu angielskiego, francuskiego i polskiego w Warszawie w lipcu 1939 roku na temat rozpracowania Enigmy. Później następuje scena, w którym Alan Turing skarży się Denningtonowi, że nie chce mu dać pieniędzy na jego maszynę do złamania Enigmy. Mówi, że jego urządzenie jest inspirowane starą polską maszyną. Turing mówi tu o bombie Rejewskiego. Maszyna ta posiadała samoczynnie obracające się bębenki szyfrujące. W ciągu około 2 godzin potrafiły przejść przez wszystkie możliwe ustawienia wirników w Enigmie. Ciekawi mnie tylko, dlaczego nazwano bombę Rejewskiego starą maszyną, skoro została zbudowana w 1938 roku. Szkoda, że zostało ominięte ciekawe zdarzenie, jakim było spotkanie Alana Turinga i Mariana Rejewskiego w styczniu 1940 roku w polsko-francuskim biurze szyfrów Bruno. Turing spędził tam kilka dni, w ciągu których przedyskutowano działanie Enigmy. Co ciekawe, 17 stycznia Polacy jako pierwsi podczas II wojny światowej odczytali jedną z niemieckich depesz, nadanych 28 października 1939 roku, używając przywiezionych z Anglii płacht Zygalskiego. Płachty zostały pokazane w filmie dosłownie w kilku ujęciach. Nie zostało powiedziane, że to dzieło Polaka Henryka Zygalskiego, ale w sumie nie jestem zaskoczony. Już wiem, dlaczego Anglicy nie potrafili początkowo rozszyfrować niemieckich depesz. Oni źle korzystali z tych płacht. Widać tutaj, że nałożone zostały na siebie dwie te same płachty, ale przecież nie o to chodziło. Wszystkich arkuszy było 156, czyli 6 kompletów po 26 sztuk. Każda płachta posiadała około 1000 otworów według odpowiedniego wzoru. Różne płachty nakładano na siebie na podstawie wcześniejszego ustalenia kolejności wirników, a także ich pozycji. Ponadto każdy arkusz kończył się na literce Y, a nie na Z, jak uważni widzowie to zobaczą. Widzowie, którzy nie znają historii, mogliby dojść do wniosku, że sam Alan Turing rozpracował Enigmę, co jest oczywiście nieprawdą. W filmie nie ma ani słowa o tym, że to Polacy jako pierwsi złamali kody Enigmy. Dlatego naszym obowiązkiem jest przypominanie tego na każdym kroku.